będzie bardziej wyraziście. O! Poszczególnymi jej elementami. To jest wnętrze synagogi Ostrowskiej przed jej dewastacją w 1939 roku. No i tutaj te wszystkie elementy są widoczne. Jeśli chodzi o śmierć, nie wiem, czy mogę, właściwie pół godziny mija, ale powiem tylko o śmierci, o konwencji, tak? Jeśli chodzi o śmierć, to osoba na łożu śmierci powinna wyznawać swoje grzechy. Dokuczanie takiej osobie, denerwowanie jej, uważane jest za równe z morderstwem. Istnieje obowiązek czuwania przekonający. Widząc oznaki śmierci, obecnie rozdzierają szaty i wołają: bądź błogosławiony sędzio pełen prawdy. Po śmierci wodę w tym pokoju wylewa się jako skażoną przez anioła śmierci. Pogrzebem zajmuje się bractwo zwane Hevra Kadisha. Zmarły powinien spocząć na cmentarzu żydowskim w jak najkrótszym czasie, a ekshumacja jest zabroniona. Krewni zmarłego mają obowiązek obchodzenia żałoby stopniowo łagodzonej. Przez pierwsze 7 dni żałobnik nie może golić się, myć się, opuszczać domu, pracować, studiować tory i słuchać muzyki. Następnie przez pewien czas nie powinien jeść mięsa, pić wina ani zakładać nowej odzieży. Kadisz jest modlitwą aramejską, która nie jest modlitwą za zmarły, jak się obecnie sądzi, ale prośbą o pokój i dobre życie. Tutaj mamy jeszcze. Fragment cmentarza, czyli Kirkutu. Nie, to jest akurat fragment cmentarza w Łodzi. Na ziemiach polskich zachowały się cmentarze. Ten łódzki uważa się za największy. Bardzo ciekawe są również cmentarze we Wrocławiu. Polecam ich zwiedzenie. Proszę Państwa, dosyć ciekawym elementem judaizmu jest konwersja. Czy można zostać Żydem? Otóż judaizm dopuszcza także konwersję dla wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia i rasy. Macie Państwo szansę. Dlatego za Żydów uważa się także konwertytów i potomków dawnych konwertytów rasy czarnej, żółtej, a także Indian. Przyjmuje się, że nie Żyd sam powinien zgłosić taką chęć do rabina. Judaizmu mają różne zasady konwersji. Judaizm ortodoksyjny i konserwatywny wymaga od konwertytów płci męskiej obrzezania. Podczas gdy w judaizmie reformowanym zależy to od rabina. Większość reformowanych rabinów w Stanach Zjednoczonych nie wymaga obrzezania, podczas gdy w Europie większość, chociaż nie wszyscy, wymaga tego. Także naczelny reformowany rabin polski, Burt Schumann, przeprowadza tylko konwersję obrzezanych mężczyzn, niezależnie od wieku. Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie przeciwwskazania medyczne, np. choroba hemofilia. W judaizmie liberalnym, obecnym tylko w Wielkiej Brytanii, obrzezanie traktuje się jako zalecenie, a nie jako obowiązek, jeśli kandydat uzna, że może być Żydem bez obrzezania. Jest ono uważane za tak ważne, gdyż zgodnie z Biblią obrzezaniu poddawali się także dorośli mężczyźni, gdy stawali się Żydami. Odcina się całość lub przynajmniej 2/3 nazewki. Aby obrzezanie było koszerne, musi go dokonać moher albo żydowski chirurg w obecności rabina. Przygotowania do konwersji trwają zwykle 2-3 lata w judaizmie ortodoksyjnym, a rok w judaizmie reformowanym i konserwatywnym. Kandydat musi uczęszczać w tym czasie regularnie na szabaty i święta oraz specjalne zajęcia, podczas których zapoznaje się z judaizmem oraz na zajęcia z języka hebrajskiego, tak, by mógł chociaż czytać w tym języku. Kandydat znajduje się pod opieką jednego rabina, a konwersję kończy założenie w mykwie, obrzezanie dla mężczyzn oraz egzamin przed 3 rabinami, którzy zadają pytania o to, jak powinien wyglądać żydowski dom, z jakiego powodu obchodzi się poszczególne święta itd. Konwertyci na judaizm są uważani za takich samych Żydów jak inni. Jedynie w judaizmie ortodoksyjnym nie mogą oni na przykład poślubić Żyda z rodu Kohenów. Konwertyci objęci są prawem powrotu do Izraela. Konwersje reformowane są uznawane w większości przypadków przez rabinów reformowanych i konserwatywnych
Nie są zaś uznawane przez rabinów ortodoksyjnych. Konwersje ortodoksyjne uznawane są przez wszystkie odłamy, Tradycyjnie za pierwszy konwertytów na judaizm uważa się Abrahama i Sarę, gdyż Żydami stali się dopiero w późnym wieku na skutek przymierza z Bogiem. Ich rodzice nie byli zaś jeszcze Żydami. Inną ważną konwertytką była Moabitka Rut, prababcia króla Dawida. Obecnie większość konwertytów to osoby, które chcą powrócić do żydowskich korzeni oraz osoby, które chcą poślubić Żyda z uwagi na niechęć rabinów wobec małżeństw mieszanych. Szczególnie jednak w Stanach Zjednoczonych jest wiele osób, które judaizm wybrały z przyczyn ideowych, mimo braku żydowskich przodków. Jeśli chodzi o stosunek do innych religii, to Żydzi uważają się za naród wybrany, czyli ten naród, który otrzymał od jednego Boga prawo. Judaizm uważa jednak, że także nie Żydzi mogą trafić po śmierci do raju. Żydom jest łatwiej tam trafić. Warunkiem jest wypełnienie siedmiu praw Noego, które zawierają uniwersalne przepisy, do których może stosować się każdy dobry człowiek. Nie Żydów nie obowiązują więc przepisy religii żydowskiej i nie będą z nich rozliczani po śmierci. Judaizm ultraortodoksyjny nie utrzymuje stosunków z innymi religiami. Żydom ultraortodoksyjnym nie wolno uczestniczyć w żadnych uroczystościach innych religii. Żydzi ortodoksyjni są pod tym względem bardziej liberalni. Judaizm konserwatywny i reformowany stara się zaś prowadzić dialog z innymi religiami, w szczególności z chrześcijaństwem. Chodzi o obalenie stereotypów między wyznawcami tych dwóch religii. W zasadzie, szanowni państwo, tyle miałbym do powiedzenia na temat judaizmu. Czas mój już minął, chociaż na zakończenie, czyli powiedzmy na taki deser, chciałbym jeszcze dosłownie dwa, trzy zdania na temat takiego podstawowego symbolu judaizmu. Tym symbolem jest z naszej tytułowej strony, proszę zwrócić uwagę, to, czyli świecznik siedmioramienny menora. Czym jest menora? To siedmioramienny kandelabr. I od 3000 lat jest symbolem judaizmu. Ten ozdobny świecznik był używany przez Żydów w przybytku i świątyni jerozolimskiej. Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje ona krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze wyjścia. 25 rozdział wersetów 31 do 40 zawiera instrukcję budowy menory, której już tutaj nie będę przytaczał. Państwo możecie sobie w domu to przeczytać. Po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian została przeniesiona do Rzymu jako łup wojenny. I tutaj menora. To jest ta nasza menora. Natomiast tutaj mam taki relief. O. To jest relief z łuku Tytusa, z łuku triumfalnego, który przedstawia scenę wyprowadzania, wynoszenia z świątyni jerozolimskiej przez żołnierzy, legionistów trofeów wojennych, wśród których jest owa menora, o której mówię, a która dokładnie wyglądała mniej więcej tak. To jest ta menora ze świątyni jerozolimskiej. Menorą umieszczono w rzymskiej świątyni pokoju. Po zdobyciu Jerozolimy oczywiście. Według tradycji po złupieniu Rzymu przez Wandali w 1455 roku została ona zaginiona, a następnie w 534 roku do Konstantynopola, by powrócić do Jerozolimy jako dar cesarza Justyniana. Ona zaginęła w nieznanych do dnia dzisiejszego okolicznościach. W większości współczesnych synagog na całym świecie znajdują się repliki menory. Dodatkowo w synagogach znajdują się ciągle świecące lampy stojące przed Aaron HaKodesh, czyli przed arką, gdzie przechowywane są swoje tory. Noszą one nazwę nertami i reprezentują ciągle świecące lampy menory z czasu świątyni. Dokładna replika menory z okresu II świątyni została wykonana w Instytucie Świątyni w Jerozolimie i ustawiona 6 grudnia 2007 roku niedaleko ściany. Ściany płaczą. Menora, proszę zwrócić uwagę, ma 7 ramion i jeden siedem ramion. Tak jest. Ściślej posiada pień główny, czyli to,
i 6 tutaj ramion bocznych. Taki kształt menoru wynika z jej symbolicznego znaczenia. Liczba 6 reprezentuje świat fizyczny, stworzony w 6 dni. Natomiast środkowy 5 menory, zwieńczony lampą, dopełnia 6, 7, czyli symbol bytu nadprzyrodzonego i ludzkiego dążenia do niego. Konsekwentnie więc środkowe światło menory symbolizuje boską obecność. Jak pisze rabin Sacha Pecari w najbardziej wnikliwej interpretacji symbolizmu menory, środkowe, siódme światło, które skierowane jest bezpośrednio w stronę Boga, pokazuje, że dominuje nad światem materialnym. Podział 6 ramion na 3 po stronie lewej i 3 po stronie prawej głównego pna menory odpowiada dwoistości duchowego poznania i moralnej woli. Dlatego z jednej strony mamy światła symbolizujące kolejno zrozumienie, z drugiej mądrość, z jednej siłę, z drugiej radę, z lewej bojaźń Boga i z prawej wiedzę. Czyli ramiona po prawej stronie, patrząc na menorę, odpowiadają duchowi teorii, po lewej duchowi praktyki. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.